To może ty będziesz z drugiej strony, dobra? A jaka miniaturka? Czekaj, tylko zasłonimy może ten bier alkoholu. A nie widać ci twarzy, nie wiadomo kim jesteś. Kurde, jak raper. Dobra. Takie dobre? Dobra. Hejka kochani! Cześć kochani! Znaczy jak to ze mną jest, but Lola, jak fajnie, w końcu, razem! I dzisiaj, jak widzicie po tytule, nagrywamy jak dobrze się znamy. Bo tak myślałyśmy, jaki filmik dla was nagrać i tak tiung, lampka się zapaliła i stwierdziliśmy, że to jest dobre. Bo sprawdzimy. Kurczę, my się długo jak dobrze się znamy i to będzie też taki test. Ile my się znamy? Parę lat. My się długo znamy. Długo się znamy. Czekaj, no. czekaj. Jak ja chyba byłam... Gumkę. Przepraszam, chciałaś gumkę, dwie godziny tam. Pierwszy raz w Polsce miałyśmy się spotkać, ale coś nam nie wyszło. I za drugim razem, tak. Jak przyjechałam sama z Wiktorią, to już przyjechałam z Piotrem. Pamiętasz do Warszawy? Tak. To kurczę, to wtedy Wiku się miała 2,5 roku. Kilka, no... A teraz ma... No dobra, ale też ile lat się znamy przez internet. Tak. Tak. Przez ale nie tylko przez jakieś nie wiem, pisanie komentarzy czy coś. Dochodzi na to, że się to znamy długo. Długo. Więc powinnyśmy dużo o sobie wiedzieć, a długo gadamy przez telefon, bo nie mamy innej możliwości. I dzisiaj będziemy odpowiadać sobie na pytania. I u Loli nagrałyśmy już filmik, musicie zobaczyć jak mi poszło, jak ja dobrze znam Lolę. A teraz Lola będzie odpowiadała na moje pytania i zobaczymy jak Lola mnie. I Lola cię mnie wygląda, bo ma suche włosy, nie ma makijażu. Krecia też nie ma makijażu, ale ma suche włosy, jesteśmy w łazience, jesteśmy po kąpieli. I teraz idziemy spać. I to będzie nasza pierwsza wspólna noc w nowym domu. No. Tak, że im coś zrobię, wiecie, jakiś żarcik. Mam nadzieję, że ten sen będzie spokojny i te pytania go nie zakłócą, że nie będzie mi wstyd, że czegoś nie wiedziało kreć. Oj, przez. Dobra, jedziemy. Dobra, pierwsze pytanie. A, jeszcze ważna rzecz, ja nie odpowiem na jakieś pytanie, tak, jest kara. Tak, jest kara i mamy zadania w woreczku, które wymyślałyśmy razem i naprawdę zadania są ważne. Pytania z turbanem. Więc oby Lola jak najwięcej nie odpowiedziała, bo wtedy film będzie ciekawy. Dobra, tu są plusy, dobra. Dajemy czadu. Pierwsze pytanie. To pewnie będziesz wiedziała, jak i moi widzowie. No ale dobra, może nie wiesz. Jak poznałam Marka? W jakich okolicznościach? Tak dokładnie musisz powiedzieć. Poznałaś go na Skype'ie. No, ale dokładniej. Byłaś u swojej kuzynki albo koleżanki i ona rozmawiała z Markiem na Skype'ie i zaczęliście jakby przypadkowo, że tak się wyrażam, chociaż nie mam w życiu przypadków, ze sobą rozmawiać. I tak to się zaczęło. No Marek mnie tam wypatrzył i mnie zobaczył tak. I tak się zaczęło, że tak się jakoś tak wiecie, potoczyło. Tak. To masz zaliczone, no. Uff. Dobra, jak już jest jedno, to resztę nie wiedzieć. Dobra, drugie pytanie. Jaki mam rozmiar buta? Bo wiecie, jak to się rozmawia na co dzień? Tam o pracy, nie? O dzieciach. O mężu. Dobra, postawię sobie dyskretnie moją stopę swojej. No to powiem ci, że masz rozmiar stopy. Kurczę, niby podobny do mojej, ale ja mam szersze. Dobra, ty masz rozmiar 38. 39. Dobra, jaka odpowiedź? 39. 38. Ale no niby mogłabym ci to zaliczyć, no bo czasami noszę 38,5. No ale ogólnie tak najczęściej. 38. Patrz, a pierwsza myśl. No dlatego się ciebie zapytałam. Wiesz co, mówią, że pierwsza tak, myśl. Tak, no. Patrz, ja sama wzięłam samolot. Samoobsługę. Idę po bicz. Powiedz jakiś wierszyk. Przyszedłeś na pomoc? Popca. Patrz się stęski. Powiedz jakiś wierszyk. Powiedz jakiś wierszyk. Do brzuszka. Dobrze. Na kanapie leży leni. No ładnie! Robi cały dzień. To koniec? Piotrku. Koniec? A to nie, to było takie szoki? To już na górze róże, na dole fiołki, a my się kochamy jak dwa aniołki, to żeby było. Nie, no dobra, co zaliczamy?
Piszcie w komentarzu, czy zaliczamy. Zaliczamy, no przecież tak nawet intonowałam. Mogłabym coś powiedzieć, co się z Oliwią uczyłam, nie? Do szkoły. Ale nie, już jest za późno. No dobra, trzecie, jesteś gotowa? Tak. Dobra. W jakiej dzielnicy Warszawy się wychowywało? Wydaje mi się, że Mokotów, ale... Wilanów? Czy Mokotów? Mokotów. Pierwsza myśl z głowy. Jesteś tego pewna? Tak. Dobrze. Naprawdę? Mhm. Yeah. Ja jestem dziewczyna z Mokotowa. No. Ale właśnie ty używasz tego określenia czasami i może dlatego mi to zostało tutaj. Nikt tak wygląda. Tak, tak jest. No dobra. Kolejne pytanie. Czwarte. Więc to widzowie powinni wiedzieć i ty też powinnaś wiedzieć, bo ta osoba też jest troszeczkę medialna. Jest to moja mama. Jak ona ma na imię? Nie wiem, czy kiedyś mówiłyśmy z moją mamą na filmikach, jak mama ma na imię. Twoja mama jest piękną kobietą, więc musi mieć piękne imię. I bardzo lubię wasze wspólne filmy oglądać. Bardzo. Macie niesamowitą więź i tak przedłuża właśnie ten moment, zanim się ośmiesza albo i nie. Imię, mogę ci podpowiedzieć, że jakby ma dwie odsłony. Bo czasami imiona tak mają, że ma, wiesz, że tak jak Jan i Jasiu, chociaż to czasami mówią, że to są różne imiona, ale tak samo jest tutaj. To tak jak Ola, Aleksandra, tak? Tak, o coś takiego mi chodzi. Albo Anna, Anka, Ania, tak? No to już w ogóle zaczynasz. Dobra, Anna nie, Ola nie. przypomniało mi się moje drugie imię, ale ona ma tylko jedną i to tak, tego nie zdradzaj, bo to już zdradziłaś u siebie na kanale. Nie wiem, Joanna? Bo to mam dwa odsłony. Ale nie pasuje mi do twojej mamy Joanna. Także ja już czuję, że mówiąc to, że to nie jest to. No? Nie wiesz? Małgoszka, mówię ci. O nie, no to... Piękna Małgorzata. Gosia. Śliczna Gosia. Pasuje, no. Mam nadzieję, że twoja mama nie ogląda tych filmów. A jak ogląda! Na pewno jakoś to wynagrodzę. Będzie dobrze, będzie dobrze, słuchajcie. I teraz ze specjalną dedykacją dla twojej mamy. Zapomniałam go o zadanie. Zrobię to zadanie. A już mogłam nie przypomnieć. To jest zadanie dla mamy. Dwa się skleiło. Biorę to ze środka. Dobra. Wypij łyżeczkę oleju. Nie. Nie chcę. Idziesz? No. Dobra, mam olej z awokado, to jest jedyny olej, jaki chwilowo mam w domu. Przepyszny. A w ogóle, jak ostatnio byłam w Lidlu, to go widziałam, bo on czasami jest, czasami go nie ma. Jest niedrogi i jest fajny do koktajli, ale nie piłam go jeszcze samego. O Jezu, to w imię piękne. I co? Aż tak? Wybrałaś kiedyś łyżeczkę oleju? Nie, chyba. Tran to kiedyś brałam, to pamiętam jako dziecko. To jest jak tran! Dobra, nie. No ja też obiecuję. To takie przyzwyczajenie typowej Grażyny. Zapomniałam, że to olej. Dobra. Ostatnie pytanie. Możesz się tym uratować. Jakie kolory włosów miałam na głowie? A miałam ich trochę. Możesz też łączyć, bo były nawet kolorowe włosy. Czekaj, ale ile mam wymienić? Blond, czarny, brązowy, rudy. Nie wierzę, że miałaś różowe włosy i nawet tego nie pamiętam. Nie miałaś chyba różowe. Nie swoje. Te cztery wystarczą? No, jeszcze jeden. Daj ma jeszcze jeden. Kasztan? Nie, no to są niebieskie. Nie. Nie wiem. Jeszcze jeden dalej. Biały? To jest tak jak blond, prawda? No ale wiesz, blondy są różne. No to biały też taki. No teraz masz taki. No to jeszcze jeden. Ostatni, no. Jezus. To żółty. Wszystkie odcienie blondy. I co? Już? No. A więc tak. Kasztan był. Rudego chyba nie było, ale jak się wypłukiwał kasztan, to mogę ci zaliczyć, bo był. No cicho, chodź tu. Blond był w różnych odsłonach. Był
taki biały, blond, tak, biały. Był blond taki, wiecie, naturalny. Był blond ciemny, taki mój naturalny jest kolor. Był blond, były blond pasemka, tak, takie refleksy. Był jeszcze kolor taki wiśniowy. Wręcz taki, wiecie, jak jeżynowy. Pokazywałaś to kiedyś w filmach? Chyba tak, to ze studiówki taki mi kolor wyszedł. I był też, słuchajcie, kolor taki dwukolorowy. No, że miałam grzywkę. Nie wiem, czy pamiętasz ten trend. Czarną i na to był taki ten jasny blond. No, miałam takie coś. Tak. Tak. No i co? I teraz czy zaliczamy, czy nie zaliczamy? No daj spokój, przecież nie wiedziałam połowy. No jak nie wiedziałeś połowy? Jak wymieniłaś i kasztan, i blond, i biały, i... Dobra, nie bądź taka łaskawa. Ja jestem pokorna i potrafię się przyznać do błędu, ale nie mogę... Ja bym jej to zaliczyła, nie mogę przeżyć, ale widać, że ona chce to bardzo zrobić. Zatańcz makarenę. Dobra. Uwaga, Lola tańczy. Hej, makarena. Dobrze? Dobrze. Kredka też żyła mi zadanie. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli dobrze się bawiliście z nami, to zostawcie łapkę w górę i wchodźcie do Loli, zobaczcie, jak ja sobie dawam. No, Marcia. Dziękujemy, kochani. No, zobaczymy. Nie odbierajcie tego filmiku zbyt poważnie. Bawcie się swoim życiem, cieszcie się i miejcie zawsze pozytywne nastawienie do życia. Buziaki. Dokładnie.